Cześć wszystkim z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider The Last Revelation. I tak, jesteśmy sobie w Coastal Ruins na chwilę obecną, ponieważ musimy stąd przejść do kolejnego poziomu. Tylko teraz, mam nadzieję, że mi się uda do niego dotrzeć. Sprawdziłam sobie rzecz jasna, jak do niego dotrzeć, żebym się nie gubiła. Po prostu, żeby wiecie, żeby też wam... Po prostu, żeby usprawnić ten odcinek, to co robię w tym odcinku, żeby też dla was było milej i uprzejmiej i w ogóle. I tak, wpływamy sobie tutaj do tych jakichś ruin, z tym, że ja nie zauważyłam w ogóle, że jest tutaj taka dziura. I tą dziurą sobie wpłyniemy, no, do kolejnego poziomu. I teraz tak, ja bym chciała... O! Właśnie, jest rekin, który do nas chce, który mnie nie chce zaatakować, plus jest tutaj właśnie możliwość wypłynięcia, więc sobie z tej możliwości skorzystamy, tylko że ja bym chciała chwilę poczekać, bo tego rekina byśmy chcieli dopaść. Czy on tutaj do mnie podpłynie? Nie. Dobra, zapiszmy sobie wobec tego. Zaraz wam powiem w ogóle, w jakim my jesteśmy poziomie, bo usunęli nam w tej części harpunnik, co oczywiście na ogół jest plusem jednym wielkim, biorąc pod uwagę fakt, że właśnie wodna walka, te sprawy. Natomiast w takich przypadkach, jak właśnie mamy jakiegoś tutaj wroga, którego trzeba pokonać w wodzie, to jednak nie jest to miłe. Dobra. Załatwione. Jej! Pharos Temple of Isis, czyli właśnie Pharos Świątynia Isis. Dobra, wobec tego. Pharos? W sensie, wiecie co, nie wiem do końca, co Pharos oznacza, szczerze mówiąc. No. Nie mogę rozpalić flary, jak jest coś takiego. Jest ciekawe, czy coś tutaj jest interesującego, wiecie? Bo w sumie nie wiem. A jak mówię, no jestem ciekawa. Nie wiem, wezmę się. Gdzie ja przeszłam? Aha, dobra, czyli tutaj jest możliwość powrotu, tak? To czekajcie, wczytamy sobie grę, będzie szybciej. Wobec tego i do wody z powrotem. W takim razie. I teraz pędzimy sobie tutaj do odnóg. Tylko w sumie nie wiem do końca, co to jest. Tam, gdzie można wypłynąć z wody. I tutaj możemy użyć filara Pharosa, więc sobie użyjmy. Dobra, i teraz idziemy na drugą stronę, bo z drugiej strony jest taka sama możliwość wypłynięcia. Taka sama kieszeń powietrzna może, o. Więc sobie tutaj wpływamy. O, cudownie. I wchodzimy. I używamy węzła Pharosa. Dobra. I coś się teraz powinno zrobić. Zapiszemy sobie ponownie od co. Coś się teraz powinno zrobić, co sprawi, że będziemy mogli przejść dalej. Tak? Tak, otworzyło się. Dobrze. Wobec tego właśnie sobie wpływamy. Co my tu mamy zrobić? Nie wiem, czy tutaj coś jest, szczerze mówiąc. Niezbyt to kojarzę. Nie wiem, spróbujemy sobie przejść może. Nie możesz biec normalnie, co nie? Trudne. Trudne za trudne. Co się powinna być w stanie chyba normalnie biegać, jak jest na poziomie właśnie takiego półbloczku. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, ale tam chyba nic nie ma z tego, co widzę przynajmniej, więc już olać. Dobra. I teraz można biec. Aleluja. Dobra. Co tutaj? Nie sprawdzałam sobie jeszcze raz, jak tutaj te poziomy właśnie przechodzić, więc mogę się zgubić. Zobaczymy jeszcze. Stwierdziłam, że mniej więcej pamiętam, jak to się przechodziło, więc po prostu idę dalej. Siema. Ciebie się średnio spodziewałam. Bez bicia przyznam. Dobra, wobec tego. Czy coś tutaj jest dookoła? Nie widzę. Aczkolwiek pojęcia nie mam. Wniosek? No chyba tutaj, nie? Tak by się przynajmniej wydawało.
Dobra, pędzimy w takim razie. A, tak, wiem, gdzie jestem. Mniej więcej. Otworzymy sobie tutaj te przejścia. Chociaż nie wiem, dokąd mnie one zaprowadzą, szczerze mówiąc. Powiedzmy, że wpierw sobie właśnie otworzymy te wszystkie przejścia. Do góry nic nie ma. Do góry. No, czyli ty możesz to otworzyć? Moja droga Laro? No i cudownie. Jak ja dobrze kojarzę, to chyba właśnie te po prawej nas gdzieś doprowadzą. Sensownie, że tak to ujmę. Ale pojęcia nie mam. Więc sobie wpłyńmy właśnie tutaj po prawej. O Jezu, czy ty możesz normalnie się jakoś kierować, moja droga? Ha. Jestem w tym miejscu. Dobrze wiedzieć. Dobra, wobec tego... O, siema. Nie zauważyłam cię kompletnie, wiesz? Ciekawe, kiedy to padnie. O, już padło. Czy ja słyszałam? Nie, nie słyszałam, dobrze. Wydawało mi się, że ja słyszałam, jak coś sobie tutaj szeleści w tle. Ale najwyraźniej jednak nie. Dobra, tutaj jest, jest amunicja. Miło. Tutaj też jest amunicja. I jeszcze tu mamy jakąś skrzynkę. Jest apteczka chyba, albo... A, jeszcze tam jest skrzynka. Aha, dobrze. W sumie możemy sobie flarę wyciągnąć, myślę. Jest amunicja specjalna do strzelby oraz zwykła amunicja. I jeszcze mała apteczka z tego, co widziałam. Więc fajnie. Ja bym się nie obraziła, gdybym granaty zwykłe zdobyła. O, dużo do strzelby nam dają. Chyba chcą, żebyśmy wykorzystali troszeczkę strzelby. Co w sumie nie jest dla mnie żadnym problemem, bo ja strzelbę całkiem lubię. Więc no może sobie właśnie wykorzystamy odrobinkę tej strzelby. I co my tu mamy? Mamy chyba apteczkę, co nie? To nie jest amunicja do granatnika, co nie? No nie jest, dobra. Wobec tego idziemy sobie tutaj na górę. Tak? Tak, dobrze. Nawet dobrze poszłam. Zamknęło się za nami, rzecz jasna. Bo czemu by nie? I teraz tak, będziemy sobie tutaj troszeczkę biegać. Wejdziemy sobie tutaj. Ja sobie zapiszę. I teraz tak, użyjemy łomu, żeby tutaj sobie wyjąć coś, co jest w ścianie. Tak, i jak widzicie, wysypują się żuczki, które mnie nie lubią, bo po co mnie lubić, co? I teraz tak, spinamy się teraz tutaj i zrobimy to samo. I stąd też wylecą te żuczki. Więc, no można się spodziewać po prostu. Dobra. Obsypały mnie niczym deszcz. Jaka melodia fajna. Okej, i teraz moim pytaniem jest, tutaj jest jakiś przycisk, to możemy się tutaj udać w sumie. Tak, te żuczki za nami idą, żuczki czy inne dziadostwo, co to jest, które to jest, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie wciśniemy sobie ten przycisk, bo on nam może... może nam otworzyć drzwi, a możliwe jest to, że zrobię coś innego po prostu. Jeszcze nie wiem co do końca. Jest tutaj drugi przycisk. Nie jestem pewna, że tutaj nie powinna być jeszcze co najmniej jedna taka stacja, dzięki której powinnam być w stanie nie wiem, jakby to powiedzieć. A tutaj jest zejście jakieś, dzięki której powinnam być w stanie zdobyć jeszcze jedną czarny żuk. A tutaj jest zepsuty żuk, tak? Czarny i zepsuty żuk. To dopiero jest przykre. Tak właśnie, chcę sobie troszeczkę pobiegać, żeby zobaczyć, czy ja na pewno nic nie ominęłam, ale się nie zapowiada. Wobec tego sobie spadnijmy tutaj. To się przydała apteczka. Bezapelacyjnie, bo mnie zaraz zeżrą. A tego chyba nie chcemy. O, ała. A, dobra, mogę sobie przejść. Tylko, że nie tak. Może bardziej tutaj, w sumie. Aha, przechodzą tutaj. Miło, miło. Czyli są w stanie tutaj wejść. Dobra. Ale tutaj już mnie wejdą. Tak więc kolejna apteczka.
sporo mi zabrały tego życia. Przykre to jest. Coś żeśmy dostali. Cóż to jest? To jest klucz nakręcający. Chyba, tak mi się wydaje, że Winding Key to jest klucz nakręcający. Tak więc... O, teraz się otworzyło. Cudownie. I teraz trzeba się chyba wrócić, co nie? Mhm. Co, to zniknęły? Nie, są. Są nadal. Ale chyba zostaną tutaj na dole. Tak mi się wydaje, że nie dadzą rady się wspiąć tutaj na górę z powrotem. Co jest miłe. Oczywiście. Więc czekajcie chwilkę. O, w ten sposób chciałam. Ajajaj, bo to i tak wyjdzie właśnie, a ja niepotrzebnie już do przodu się pchałam. Dobra, i tutaj mnie chyba już nie powinno nic gonić, tak mi się wydaje. No nic mnie nie goni za specjalnie z tego, co widzę. Więc miło, wychodzimy stąd już. Oczywiście to nie jest koniec naszych przygód. O, cześć. Siema. Czekaj chwilkę. Ja tutaj muszę sobie kuszę wyposażyć. O, właśnie. Bo tutaj w kuszy mam ładunki wybuchowe. Więc musisz się usprawić w cierpliwość, stary. Co my tu mamy? Mamy jakieś skrzynie. Ponownie. O. Dobra. Kolejne dwie rozwalone. Jeszcze jedna tutaj jest. To sobie właśnie weźmiemy. Oczywiście, że musiała mi ręka z klawiatury się zsunąć. Co jednak, no, może być słyszalne. Nie jestem pewna, że to jest słyszalne, ale no jak mówię, może być. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, mamy trochę tutaj zasobów i idziemy... Aż ty, cześć! Ciebie się też się nie spodziewałam. Do widzenia! To jest właśnie szybkie rozwiązanie problemów. Szybkie i efektywne. Ponadto. I dobra, ja bym chciała tutaj pistolety, bo w sumie nie wiem, czy coś mnie tutaj będzie czekało. I teraz tak, lecimy tutaj. Tak, ponieważ tutaj trzeba teraz na szybko przejść, bo jak nie zdążymy, to możemy się zapalić tak zgoła. O, właśnie. I teraz zostało podpalone, co jest nieuprzejme zgoła. I dobra, dajcie mi już tutaj żuczka. Tu, tędy idziemy. Myślę, że tutaj będę dość często zapisywała, bo ja nie chciałabym się przez przypadek podpalić. Lekko mówiąc. Coś tam jest? Chyba niespecjalnie. Dobra, to się udało. Aleluja. Aleluja i do przodu, że tak to ujmę. Dobra. I teraz idziemy w tę stronę. Wobec tego ponowny zapis. Na zejściu. Tutaj, obecnym. I dobra, pędzimy przed siebie. Żeby nas tylko nie podpaliło również, bo to nie byłoby uprzejme. Nie chcę być opieczona. Opalona może i tak, ale nie opieczona. Dobra. Ja tak się rozglądam, czy na pewno jest to jedyne miejsce, z którego można wyjąć żuka, wiecie? Bo bywa też tak, że... O, a tutaj nas z kolei właśnie za nami te dziadostwa małe. Za nami lecą. Nie! Dobra, wiedziałam. Nie zapisz. Nie zapisz, to by był błąd. Tutaj za nami właśnie małe dziadostwa też lecą. I w tym, które jest jakby naprzeciwko tej wnęki, w tej... w tym drugim. Nie wiem, jak to powiedzieć nawet. W każdym razie z drugiej strony, po drugiej stronie pomieszczenia wyżej, z którego właśnie jest możliwość przeskoczenia, wejścia do tych dwóch pomieszczeń właśnie, jest to samo, czyli właśnie są te urocze bardzo diabelstwa. Dobra, wskakuj wyżej, zapisik i lecimy na drugą stronę szybciorgiem. Wobec tego... Dobra, lecę. Znaczy, pewnie by się dało na przykład, nie wiem, skorzystać z tych tutaj po bokach pochylni, żeby jakoś się wybronić z tego losu, jakim jest
z tego losu, jakim jest właśnie zapalenie się, ale któż to wie. I tak tutaj jest jedyne miejsce, w którym są dwa takie żuczki. Ja bym chciała już sobie wziąć na wszelki wypadek apteczkę, chociaż może jeszcze poczekam, żeby właśnie wziąć większą i się nie piernikować. Dobra, weźże wchodź. Ładnie. Wyżej, wyżej i jeszcze tutaj. Wychodzą za mną? Tak. Super, nie ma co. Dobra, wobec tego duża apteczka i wydaje mi się, że stąd już uciekamy. Tak, dokładnie. Oczywiście, że one za mną jeszcze lecą, bo czemu by nie? Ale w sumie nie wiem, co się z nimi stanie z czasem, wiecie? Serio, nie wiem, zwyczajnie. Dobra, wychodzi coś jeszcze tutaj? Nie mam zielonego pojęcia, lecimy w tę stronę. Teraz w ostatnią. W tą i ostatnią, tak? Nie tak, tu już byłam. Tu już byłam. Mhm. Czekajcie chwilę, bo ja normalnie tutaj naprzeciwko muszę lecieć. No. Nie tutaj. W złą stronę poleciałam. No cóż, bywa i tak. I teraz przejrzeliśmy gdzie? Do pałacu Kleopatry, jak widać. Ładny, ładny, nie powiem. Wiedzieli, jak urządzić. I dobra. Pierwsze, co zrobimy, to sobie tutaj zanurkujemy. Ponieważ, o, jest tutaj wnęka. Idealnie będzie, jak tylko się odblokuje moja droga w zakresie pływania. Bo oczywiście, jak pływanie, to blokowanie. Samo życie. I tutaj mamy szczelinkę. No. I coś się otworzyło dla nas. Fajnie, czyż nie? Nie tak. Weź się zanurz. O. O. Lara, nie irytuj ty mnie! No, dziękuję. Powiedziałam, że jak pływanie, to blokowanie. Nie skłamałam, moi mili. Tak, tylko że my chyba nie chcemy póki co z tej wnęki, którą sobie stworzyliśmy, korzystać. Bym chciała z kolei tutaj, tak mi się wydaje, wejść. Jak mówię, tak mi się wydaje, ale nie jestem tego w 100% pewna. W razie czego troszeczkę sobie pobłądzimy. Nie mam zielonego pojęcia. Więc tak, idziemy może tędy. Kolejne skrzynie. O, tutaj też? Tak, tutaj też. Dobra, miło. Z tej strony? O, z tej strony czegoś nie mamy, czyli tutaj później się wróci człowiek. No dobra. Jest amunicja do rewolweru, którego jeszcze nie mamy. Smutne. Smutne i przykre, jeśli mnie kto pyta. Ale w ogóle, co my mamy tutaj? Mamy trzy właśnie czarne żuki oraz jeden spsuty. Co jest dla nas no niezbyt wesołą informacją. Potrzebujemy czterech żuków, nie zepsutych, więc lecimy sobie może wyżej. Tutaj, a co tutaj by było? Jakoś tak mi się kojarzy, że tutaj będą że tutaj będą kościotrupki. Urocze bardzo. Tak coś mi się wydawało, że tutaj są dwa typy amunicji. Nic! Przepraszam bardzo, widziałam cię przez chwilę. No. Czy ja coś tutaj mam zrobić? Nie wiem, czy... Nie, zostaw to. Właśnie nie chcę się tutaj rozejrzeć, bo nie wiem, czy coś jest, czy czegoś nie ma w tle bardziej. Z czego bym mogła skorzystać, nie mam zielonego pojęcia, ale tu się coś otworzyło z tego, co widzę. I jest to... Nie, to są drzwi na ten. Wydawało mi się, że to jest blok do przesunięcia przez chwilę, ale nie. To są drzwi, które można otworzyć tutaj łomem. A ja oczywiście muszę hałasować, bo bym bez tego nie przeżyła. Samo życie.
Flara. Nic tu nie ma. To dopiero jest przykre. Na szczęście akurat Flara... posiadanie Flary w ręce nie przeszkadza, żeby tutaj sobie chodzić. To miło, to miło. Czy tutaj coś jest? Niespecjalnie z tego, co widzę. Dobrze. Wobec tego sobie zapiszemy i... Co jest z tej strony? No więc z tego, co widzę, to właśnie jest... O Jezu. O Jezu! Którą stronę? Tamtą. Patrzcie, jak ogień zasuwa. Nie no, ja zginę tutaj. No, zginę. Nie wiedziałam, gdzie do jasnej ciasnej się kierować, więc naturalnie... No, nie wiadomo gdzie, no to sorry. Przykro mi, ale... Ale będzie po tobie, jak nie wiesz gdzie i jak. Dobra, teraz... Wyszło. Jej! Okej, tutaj chyba mnie nie zaatakują żuki. Czy kiwie, co to jest? Tak mi się wydaje. Tak, tutaj... W sensie to nie są żuki, to jest coś innego. Tylko kwestia jest taka właśnie, że jak powiedziałam, ja nie mam pojęcia, co to jest. W sensie... Prawdopodobnie jest na to odpowiedź bardzo prosta, ale... Ale nie. W sensie, ale nie, Boże. Po prostu zostawmy to bez komentarza i tyle. Dobra, czy ja dam radę w ten sposób? Nie, oczywiście, że nie. Dobrze, że zapisałam. Nie tak? Tak? Aha, nie ma co. Cudownie. Nie? To się nie udało. Ale może tak się uda. A, tak się udało. Któż by się spodziewał? Nie wiem, szczerze. Człowiek to kreatywna maszyna, zwłaszcza kiedy musi być kreatywny. I dobra. I ja w tym momencie bym się chciała wrócić, czyli tędy przejść, bo teraz mamy cztery czarne żuki. Tak więc się wracamy do Pharos, Temple of Isis i w ogóle, a Isis to chyba jest... O nie! Spadajże ode mnie! Mater Deus, to to było? Czy ty możesz we mnie czymś nie strzelać z łaski swojej? Selata. No. Zgiń, przepadnij siłą nieczysta, dziękuję serdecznie. Dobra, lecimy w takim razie tutaj. Ponownie. Tu już byliśmy, ale pójdziemy ponownie, bo tak. Tak więc, idziemy do tej wielkiej piramidy. I tutaj właśnie użyjemy sobie tych naszych żuków. Skoro już je mamy. Dobra. Tu się coś otwiera, jak widać. Super. Kolejny wobec tego. I jeszcze jeden. Pięknie. No, ja sobie tutaj odkładam kubek i coś dostaliśmy. Cóż to jest? Zobaczmy. To jest mechaniczny skarabeusz. Użyj tego z... Aha, z tym kluczem. Dobra, ale to nam się nie przyda w tym momencie. To nam się w tym momencie zwyczajnie nie przyda. Tak więc wracamy się w tym momencie do pałacu Kleopatry, bo to tam się właśnie przyda nam to urządzenie. Chyba z tej strony, nie? Było przejście do pałaców Kleopatry. Pałaców, Boże. W sensie ja nie omieszkam tutaj się sprzeciwiać, że Kleopatra miała więcej pałaców, bo prawdopodobnie tak było. Jakby nie było, no była królową? Faraonem? Królową faraonem. Królową tudzież faraonem Egiptu, więc no. Nie jestem pewna poprawności tych sformułowań, które by było właśnie poprawne. Aha, tutaj coś jest zamknięte. Nie chcę dowody? Dobrze.
Chciałam jeszcze zobaczyć, czy coś tutaj jest, ale nie widzą za specjalnie. Dobra, to w takim razie idziemy w tym momencie na drugą stronę, chyba, zdaje się. Czekajcie chwilkę. No, na drugą stronę idziemy. Idziemy sobie tutaj, bo czemu by nie? I teraz ja bym chciała jeszcze zobaczyć, czy coś tutaj jest, ale nie ma nic. No dobra, wobec tego. Wobec tego pójdziemy sobie w stronę tę. Tutaj już byliśmy i powiedziałam, że czegoś nam tu brakuje, bo zaiste tutaj nam dokładnie brakowało. Ja sobie zapiszę w tym momencie i... Aha, przepraszam. Ja muszę to zrobić manualnie, tak? No dobra. Tak więc combine with windy key i teraz mamy mechaniczny skarabeusz z kluczem i użyjemy go sobie. Dobra, znalazł dla siebie dziurę i teraz idzie i aktywuje nam pułapki, żebyśmy my mogli bezpiecznie przejść. Do tego to służy. Tak więc super, dziękuję serdecznie. Mój drogi skarabeuszu. I teraz szczerze przyznam, że akurat tak daleko nie obejrzałam solucji, co mam zrobić. Więc zapisuję i próbujemy sami. Od co? O, siema. Wybacz, proszę, muszę zmienić broń tak zgoła. Jestem kulturalną osobą, okej? Okay? Nawet jeśli kogoś, no, anihiluję. Tak więc podejdę sobie. Może sobie właśnie, o, zrobię kroczek do tyłu i użyj, moja droga Laro. Tego właśnie trzeba manualnie używać, bo o ile tego się da użyć w zasadzie wszędzie, to, to swój użytek ma tylko właśnie na tych polach ze skarabeuszem. I trzeba za każdym razem, jak przechodzimy, używać tego skarabeusza, bo inaczej jest niewesoło. Co tutaj mamy? Amunicja. Cześć. Kolejna amunicja. Fajnie. Jest przy okazji pułapka, ale ja bym chciała coś zobaczyć. Nie urani mnie to. Hehe. Dobra. Pułapka ominięta. Profesjonalnie. Jestem ciekawa, w jakich momentach, w jakich sytuacjach właśnie ten sposób na ominięcie pułapki jest możliwy, bo wiem, że jest takich parę momentów, ale jednocześnie nie wiem, gdzie dokładnie są takie momenty, więc no. Tutaj sobie też otworzymy sarkofag, bo czemu by nie? Apteczka. Nic tutaj już nie dam rady zobaczyć, co nie, co jest w środku. No niespecjalnie. Okej. Nie trafiłam właśnie, więc to było takie moje niezadowolone. Ajajaj. Niezadowolone. Ile wy się rzeczy ode mnie dowiadujecie, jak rozpoznać moje niezadowolone. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj czegoś potrzebujemy. Czegoś, czego jeszcze nie mamy. Okej. Okej, akceptuję to. Było takie przejście, które zauważyłam, a które nie jestem pewna, dokąd prowadzi. W sensie na pewno tego z poziomu nie skończymy w tym odcinku, to to nawet o tym nie maszcie. I to przejście jest właśnie tutaj. Raz, że ja nie do końca wiem właśnie, jak tutaj... Aha, tu nic nie ma. Może jest coś, co się otwiera od drugiej strony, któż to wie? Tak, nic nie ma, czy jest coś na górze? Nie, no nic nie ma. Dobrze powiedziałam. Tutaj są drzwi, których nie otworzę za pomocą łomu. Język polska trudna być. czy ja byłam tutaj na górze tych schodów? Nie jestem pewna, szczerze. Ja nie jestem pewna, jak tutaj chodzę, bo oczywiście moje tutaj są jakieś drzwi, ale nie wiem, czy ja otworzę. Może od innej, może od drugiej strony. Moja orientacja w terenie po prostu leży i kwiczy. Ja to sobie tutaj chyba otworzyłam, co nie? Jak byliśmy wcześniej na wejściu do właśnie pałaców Kleopatry. Do pałacu, nie pałaców, Boże. I coś w teorii tutaj jest chyba. Wybuchowe bełty, tak? Do kuszy. Czy coś jeszcze tutaj jest? Czy tak trochę niespecjalnie? Chyba tak trochę niespecjalnie.
wyglądają na bloki użytkowe, to co jest pode mną, ale pojęcia nie mam. Czy ja dam radę się tutaj wspiąć na górę? Nie, potrzebuję stąd się wspiąć. No dobrze, w takim razie. Tak więc macie okazję chwilę popatrzeć na mnie, jak ja sobie po prostu biegam i patrzę, czy czegoś nie zrobię. Wydawało mi się, że to jest zapadnia, bo tak to trochę wygląda jak zapadnia, to trzeba przyznać. Tam widzę, tutaj widzę, jest jakieś też przejście, tylko że oczywiście nie wejdziemy tam sobie, bo pokiego grzyba. A tutaj jest dźwignia jakaś. Przepraszam bardzo, ja tutaj się zajmuję otwarciem dźwigni. O kiego ci chodzi? Nie tym. Moją bardziej wybuchową. Dobra, znowu mi się zsunął palec z klawiatury. Znowu będziecie to prawdopodobnie słyszeć. Tutaj widzę, że mogę gdzieś przejść. Dobrze wiedzieć. Dobra, natomiast my sobie pójdziemy, myślę, w tę stronę, bo jestem ciekawa, co tutaj jest. Wydaje mi się, że to jest taki skrót. Tak, to jest skrót. Dobrze powiedziałam. Bo tutaj chyba żeśmy wchodzili, tak mi się wydaje. Tu jest w ogóle woda. Co ta woda robi? Nie mam zielonego pojęcia. Chyba takie po prostu oczko wodne jest. A nie mam zielonego pojęcia, jak powiedziałam. Tutaj za to jest jakieś przejście, co mnie ciekawi. Nie wiem, czy tędy iść w sumie, na chwilę obecną, bo jest sporo rzeczy, po prostu sporo aktywności, które można zrobić, więc no. Więc to zawsze jest takie zastanawiające, co my mamy zrobić. Aha. Ajajaj, czyli za daleko od tego skorpiona, żeby właśnie na tym, żeby nie było, chodzi mi o mozaikę, która tutaj jest, żeby ten skarabeusz sobie zadziałał, bo on właśnie wariuje, jak nie widzi tej dziurki dla siebie i dzięki tej dziurce w ogóle właśnie on określa, gdzie ma iść, dokąd ma iść, w którą stronę, więc no, to jest dość ważne. Biorę ciebie, skarabeuszu, mój drogi kochany. Tutaj kolejne jest przejście z kolcami, więc będziesz mi potrzebny. Bardzo proszę. Serio? Co? Aha. Fajnie. To jak ja mam teraz, przepraszam bardzo, przejść? No nabije mnie. Dobra, wobec tego właśnie się tutaj wracamy. Możliwe, że tam później mam przejść, bo pamiętam, że było jedno takie miejsce, w którym się już ten żuk rozwalał faktycznie i nie można było z niego skorzystać, więc może po prostu póki co w tamten kierunek ominiemy. Dobra, weźmiemy sobie, trochę skrócimy chodzenie po rączkach, bo my nie wejdziemy tutaj wyżej, no jest troszeczkę za mała przestrzeń, więc właśnie trzeba dookoła bardziej. Tak więc właśnie, korzystamy sobie z tego, że jest jakaś szczelina i po prostu sobie gdzieś przejdziemy. Nie mam zielonego pojęcia gdzie? Gdzieś na pewno. Dobra, tutaj widzę, że mogę dalej przejść i jest w końcu jakieś wejście. Wobec tego skorzystajmy sobie. Zapis kolejny, bo czemu by nie? Tutaj coś jest jeszcze? Nie, niespecjalnie. Jednak. No dobra. Ktoś coś? Nie? To ja w takim razie sobie rozwalę. W sumie od razu sobie zmienię na kuszę. Dopóki. Znaczy nie dopóki o tym pamiętam, tylko bardziej, żeby mnie gra nie drażniła. O, jest kolejna tutaj brzytwa, że tak to ujmę. Ja chyba wiem, od której strony jestem, no. Myślę, że jest to dość możliwe, że wiem, od której strony jestem. Aha, tutaj z każdej strony żuk. Cudownie. No dobra, wobec tego w takim razie jesteśmy sobie tutaj. Tutaj widzę, że jest woda, ale po kiego mi ta woda, to nie wiem. Czy mnie tutaj może coś podpalić? Nie mam zielonego pojęcia. Jest to też, myślę, możliwe. Dobra, mamy kolejny z kolei fragment zbroi, zbroi tutaj tego, Horusa. Więc fajnie. Co my tutaj mamy? Mamy
prawą... prawe, cokolwiek to jest, co się na nogi zakłada. Nie jestem pewna, nie znam się na zbroi. A dobra, lecę. Po prostu. Tutaj właśnie można spaść, ale tutaj jest chyba to miejsce, gdzie mi się skarapeusz rozwalił. Więc ja może sobie... O, tak po prostu zejdę. Profesjonalnie. Tylko by się przydało... By się przydało. Co by się przydało? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, myślę, że by się przydało zakończyć odcinek. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie łapkę w górę, komentarz bądź zasubskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!